6. Witamy serdecznie z niemieckiego parkingu. Właśnie tu ktoś sobie poszedł za bony z Autohofa zakupić jakieś tam jedzonko. Jakieś bułeczki czy coś tam, nawet nie wiem co sobie wziął. Co masz dobrego? Co to? Szokobrociem. Nie, nie było moich rogali, no to. Szokobrociem sobie tego wziąłeś? No, nie było moich rogali. Rogali twoich nie było? Ojeju. Kofi, patelnie, garnek. Czekaj, co jeszcze? Podczas ja to byś robił? Co? Nie, no na miejscu, ale sobie już przygotuję. Kochaj mnie. No. No. Złomek 001, zgłoś się. Czemu 001? No nie wiem, a jaki ma być numer? Złomek na L melduje się. 3-2, ile? 3-1? Koń ma 3S37, naczepa ma 3V87. 3V87, Złomek melduje się. Hello! Witamy Was serdecznie, ruszamy na rozładunek do Wolfsburga. Ciśniemy właśnie przez... O, dzieci ćwiczą. Ojciec też. O, szanuję, o, taką rodzinę szanuję. Fajnie! Grają sobie, skaczą. Fajnie, nie? Też będziemy taką rodziną? Tak. Tylko bez dzieci. Będziemy uczyć kapitana, żeby skakał. Tak. O, duplo. Gdzie duplo? O, taką naczepę mogę mieć. Duplo. Jak ja uwielbiam duplo, ten wafelek. Też lubicie? Nie wiem, czy te wafelki możemy właśnie, te wafelki to baton. Batonik taki, wafelek, 101 kalorii, pycha, mniam, uwielbiam. Najmniej kalorii ma ten wafelek, porównując do Marsów i tych innych, uwielbiam. Czyli naczepa też może być lekka, nie? Co? Czemu lekka? No bo najmniej może ważyć. Najmniej będzie ważyć naczepa? Bo duplo, aha. No dobra. Ile mamy do celu, panie kapitanie? 123 km, także 123 km, za ten czas obiorę ziemniaki, ogarnę, tam przygotuję na obiad, dojedziemy na miejsce, dokończę obiad, zjemy, rozładujemy się, potem pewnie jakiś nocny załadunek, nocne manewry, nocne wszystko. Trzymaj sobie iFooda, żeby gdzieś tam się nie wydarzyło. Trzymam. Ziemniaczki ugotowałam, indyczka przygotowałam i... I zaraz będziemy mieli chwilę prawdy. Lekko prawo, następnie dojechałaś do celu podróży. Kolejka na ulicy nie jest, także dobrze to wróży. O! To już mniej dobrze wróży, tak, tak. Warzywka czekają. Mało. Mało aut? Ue. Zawsze był cały parking zawalony, a teraz... Zostaw brodę. Tup tuś. No hehehe. Cześć. Żadne hehe głupie. No. Cześć. Dbaj o siebie. Kocham cię. Ja cię.
No. Fajnie. Sese stoi. Szkoda, ale, że nie padre nie nasz. Szkoda, że nie padre nasz. No wiem, że nie z Gliwic, no. Padre nie z Gliwic. No bo wtedy co byliśmy na tym Braunschweigu, to było z Gliwic przecież. No ale nie masz już miejsca, tu musisz. No ja wiem. Ja nie wiem, czy ty wiesz. Ja na przykład wiem, ile zjem, a i tego nie wiem czasami. Ja też nie wiem, ile zjem. Ile mi nałożysz? No. Super, super. Super partia! Tuptuś! Ładnie w rajeczkę tutaj. Się w krochmal. No idę się meldem, tylko ci tutaj... Tak, odlejesz ziemniaczki? Tak, idę się meldem, no bo to wiesz, skoro mamy po rozładunku kręcić pauzem, pauzem, to trzeba jechać se... A gdzie pójdzie, pojedziemy na jaki parking? Nie wiem, tutaj są wypisane, że tam jeszcze te autohosty, więc trzeba będzie pojechać i raz, dwa, trzy za siebie zaklepać sorajkę. Dobra, idę się zameldować, tam na wprost. Ja mam wszystkie dokumenty, eurolicencja. Bo czasami chcą, czasami nie chcą, a nie chce mi się, wolałbym się nie wracać z kolejki, bo jest kolejka na dworze stoi. Także dowód osobisty, maseczka wiadomo, kamizelka. No i idę się zameldować, Andzie w międzyczasie robi jedzonko i zobaczymy co później. Jak długo potrwa nasz rozładunek, mam nadzieję, że tylko na jednej hali. Przepraszam, tutaj wyśmieci. Bo mamy całe auto. Czasami było tak, że pomimo, że wzięliśmy wszystkie te same części, to na różnych halach był rozładunek. Mam nadzieję, że to będzie na jednej. Także prowizoryczny daszek i tak to wygląda. O, no i git. Zameldowani. Mamy już wjeżdżać, także... Zawsze jest tak, że jak Andzia zrobi jedzenie, to mamy wjeżdżać i w ogóle już na teraz czekają. Jak Andzia nie robi jedzenia, w sensie... No bo nie wiem, no bo przyjeżdżamy i no dobra, to nie robimy, bo może będziemy wjeżdżać, to czekamy godzinę, dwie. Teraz jak już jedzonko zrobione, bo Andzia pisała SMS-a, to mamy wjeżdżać. No trudno, wjedziemy. W sumie to i dobrze, bo mamy się rozładować i pauzę kręcić, a wiecie, jest 20, no to zanim się rozładujemy, no wyjedziemy na parking, to się parkingi będą zapełniać. O ile już nie będą zapełnione. Andzia mi wygoniła, że mam jeść, ogólnie wjeżdżamy. I takie tam. Cały czas prosto mamy jechać. Do 43. Cały czas prosto. Chciałem postawić, wiem, gdzie się nie ma miejsca. Jeszcze jest miejsce.
Ale nie wymieniam żarówki, wymienię dopiero jak przyjedziemy na... Na parking, nie? Tak. Żarówka nam się spaliła, w ogóle spaliła. Nawet nie można tak powiedzieć w sumie, nie? Będziesz tam patrzyła, bo ja nie widzę jeszcze tam się. Aha, no to jak nie widzisz, nie widzisz, to czego cofiesz? Powinieneś łamać w ogóle, nie? Tak, to ja czekaj, to ja tak krawężnik. Czyli krawężnik? Patera. Nie żadne patera. Hello! To są słowa, które zawsze poprzedzają jakąś katastrofę. Czy rozchodzisz na drodze, tam nic nie jedzie. Nie, na drodze nic nie jedzie. Za mocno. Bardzo ładnie. Goń. Go, łam. Jeszcze troszkę. Spasiba. Co? Spasiba. Ja ci dam spasiba, ty. Skąd ty jesteś? A bo kurna, co weszłem, do, weszłem tam do biura, to każdy kto wszedł, to spasiba, 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 spasiba. To spasiba. I nie znają. No to spasiba, kuźwa. Kocham cię. A ja cię! Ogólnie plan jest taki, że jedziemy na parking i będziemy kręcić pauzę. Cały dzień dzisiaj żeśmy spali i teraz mamy całą noc spać. Fajnie! I plan jest taki, że będziemy prawdopodobnie, nie jest to na 100% pewne, bo w transporcie nigdy nic nie jest pewne, a w naszej firmie... Jedna rzecz jest pewna w transporcie. Że co? Zmiany. Zmiany, tak. Jedna rzecz jest pewna w transporcie. Zmiany są pewne w transporcie. Także plan jest taki, teoretycznie i praktycznie, że mamy kręcić dziewiątkę, wstać jutro i załadować coś na Węgry. Następnie... Do Gioru. Do Gioru. Następnie z Węgier mamy mieć ładunek na... Irlandię! Nowy kurs. Jeszcze żeśmy do w Irlandii. Dublina. Do Dublina, dokładnie. Oczywiście w transporcie nic nie jest pewne. Ale jeszcze po drodze mamy najprawdopodobniej przejechać przez bazę i zabrać naszą lalkę, a zostawić Złomka. Tak! I wrócimy w końcu do naszej Skani. To jest taki plan. Wszystko może się zmienić. Wszystko. Tylko my bez zmian. Nie no, my też się zmieniamy, nie? Ja się zmieniam. To jakiś tatuaż, to schudnięcie, to jakieś tam usta, coś. Ja jak byłem niedorobiony, tak jestem. Damian! Tak, Angeliko? No taka prawda, co? Ty jak byłeś kochany... Nie. Jak byłeś chujem, tak teraz jesteś kochany. Nie. Jak nie? Kochany jesteś. Jesteś lepszy. Kiedyś było o wiele gorszy, żeśmy się nie dogadywali, tak? Ale żeśmy się dotarli w tej kabinie. No. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Tak czy siak. W ogóle nie zjadłeś obiadku. Jednak się nie zmieniłeś. Jak zwykle mięsko, ziemniaczki opitolone, a z warzywka to co? A ziemniak to też warzywo. No. Sam jesteś jak ten ziemniak. Pyro ty jedno. No. Jestem burak jak już. Burak, no. Może być. A na nosie kartofel. Kocham cię! Pamiętasz, że mam pustą butelkę pod ręką. Nie zawahasz jej użyć? O, oczywiście. Dobra. Kuźwa. Jaka kolejka do KFC. W sumie też bym postała. KFC? Przysiadłeś dopiero co. Tak, ale ja... Ta wit Azja, te mi przypadły... Te azjatyckie mi przypadły do gustu, te bowle. Że dużo warzyw, trochę kurczaczka i ryż. No, te pokebowle mi przypasowały. KFC fajne. No. I co to, nie można dużym tankować? Wjechaliśmy. Dajcie miejsce. Jakieś. Dajcie miejsce, chwila prawdy. Trzymajcie kciuki, błagam. Trzymajcie za nas kciuki, żeby było cokolwiek. Ty patrz po lewej, ja patrzę po prawej, dobra? No tak robimy. Tak robimy. Gościu siedzi, ciekawe, wyjeżdżasz może? Wyjeżdżasz może, jak kukła fajnie.
takie trudne sprawy, no ale może by ktoś wyjeżdżał czy coś. Dajcie małe miejsce. Takie tylko, żebyśmy się wcisnęli oczywiście. Nie bądźcie chamy. Jeszcze tam ewentualnie. Na szarym końcu zobaczyć można. Nie, tam też jednak nie komponował. Nie? To jest miejsce? Tu, w tuś. Tak, 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 dam ci. Dobra. Kurwa, i co, ja nie wiem. Tu za Volvem? No to dawaj, łam. 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 Dobra, goń. Łam. Łam. No łam. Goń. Łam mocno. Dobrze, dobrze. Łam, łam cały czas, łam. Nie, nie ściągniesz lusterka, łam. Łam. Dalej łam. Stój. Komu? No to bliżej musisz trochę Volvo jeszcze. Jeszcze złam, bo mocniej. Mocniej łam. Jeszcze masz do Volvo, śmiało możesz. No, no to dawaj, jeszcze spróbuj. Jeszcze bliżej Volvo. Łam. Nie ściągniesz, jesteś daleko. Łam, łam, śmiało. Śmiało, śmiało. No, prostuj i będzie elegancko, elegancko będzie. Jeszcze możesz złamać nawet do Volvo. Widzisz tam koło siebie? Widzę, widzę. Dobra, dzięki. No dobra. O, i tak uważaj teraz, to lusterko. No. Ja widzę. No. Da się? Widzisz? Co trzy, co sześć oczu? To nie dwa. To nie cztery. To nie dwa. Uff.
No hej. Jeszcze zanim pójdziemy się kąpać, to postanowiłam. Bo jeszcze. Jeszcze zanim pójdziemy się kąpać, to postanowiłam, że nagram wam, bo mam sporo pytań, zarówno prywatnych, jak i na Instagramie, jak i wiadomości i tak dalej. Z jakiej nawigacji korzystamy? Otóż korzystamy z nawigacji TomTom Go Expert. Jest to najnowsza nawigacja do samochodów ciężarowych od TomToma. Oczywiście nagraliśmy już testy tej nawigacji. Jeszcze na wrzesień wiem, że zrobimy kolejny filmik we wrześniu. Już taki podsumowujący po takim dłuższym użytkowaniu tą nawigację, tej nawigacji. No i co? Z takich najważniejszych rzeczy, które w tej nawigacji nam się podobają, no to na pewno ostrzeganie o korkach, TomTom Traffic. Jest to naprawdę fajna funkcja. Już nieraz nam uratowała tyłek. Taki przykład fotoradarów. Ostatnio poprzychodziły nam jeszcze sprzed użytkowania nawigacji sporo właśnie mandatów. No bo nie wiedzieliśmy, że w niektórych miejscach są na przykład ustawione w Niemczech śmietniki. Tutaj nawet pokazuje takie przenośne fotoradary w Niemczech, jak są ustawione. Także no, świetna sprawa. Mam nadzieję, że na mandatach zaoszczędzimy, bo jednak to są śmieszne kwoty, bo to ja najczęściej jeżdżę na tempomacie 8.5 ustawione i najczęściej na przykład, nie wiem, na 80 8.5 potrafi złapać i przyjść tam 10-20 euro. Ostatnio przyszło z czego? Z Niemiec. Z Niemiec, ale to akurat jest tam takie miejsce, gdzie 60 jest zakryta przez znak zwężki. I ja tego nie zauważyłam, dopiero później tą 60 zauważyłam, ale już było za późno, bo fotoradar pyknął zdjęcie. No i cóż, jechałam 80 na 60, także coś tam przyjdzie. No i parę innych takich mandatów też przyszło, czy z Francji, nie z Francji. We Francji na przykład te radary pokazuje jako wykrzyknik i co? Że inne niebezpieczeństwo. No to jest jako inne niebezpieczeństwo, bo we Francji pokazywanie tych radarów jest chyba nielegalne, czy coś takiego, nie wiem, ale ogólnie radary pokazuje, tylko jest to tak fajnie no, rozwiązane, żeby pokazywało, ale nie pokazywało, wiecie, z przymrużeniem oka. Co do jeszcze innych funkcji, które nam się podobają, to prędkość działania. Jednak ta prędkość działania jest naprawdę taka inna niż we wszystkich nawigacjach, jakie żeśmy użytkowali. Naprawdę jest ta prędkość super, nie? Jest tak szybka ta nawigacja, jakby się użytkowało taki smartfon. No, jakby się smartfon użytkowało. Nawet wam pokażę. Jesteśmy sobie tutaj i chcę na przykład powiększyć. O, widać jak fajnie płynnie. O Jezus, żem za mocno przybliżyła, wybaczcie. Jak fajnie płynnie to chodzi. No. Także tak to właśnie wygląda. Tak wygląda ta nawigacja. Na pewno to, co nam się też podoba, to jej wielkość jednak, bo naprawdę fajnie wszystko widać wyraźnie. Także prowadzenie pasami ruchu, którymi mamy się kierować, też jest spoko opcją. Także sama nawigacja, naprawdę jesteśmy zadowoleni. No i co? No i w sumie tyle. Żeście pytali, także wspominam. Od razu odsyłam do filmiku. Jak wpiszecie sobie TomTom Go Expert, to na pewno znajdziecie filmik z recenzji i tam są te wszystkie funkcje tego TomToma. Wady, zarówno wady, jak i zalety są wymienione. Także śmiało odsyłam do filmiku. No i we wrześniu na pewno będziecie mogli się spodziewać jeszcze jednego tego typu filmu, ale już takiego no, po dłuższym czasie użytkowania, nie? No. Także tyle z mojej strony. Uciekamy się myć, idziemy zobaczyć. Fajne tu są prysznice? No, takie sobie. Takie sobie? A co tam z tymi prysznicami, nie tak? Nie, w sensie, że są. No jak to prysznice no, na autobusie? Nic, w sensie, że no, okej, są. No to dobrze. Prysznice są, także idziemy korzystać. No, na razie, trzymajcie się. Pada. Wam też pada, jak idziecie do tej pod prysznic. Prysznica nie trzeba w sumie. Nie no, wiem.
mogłoby lać, a na szczęście jest tylko taka mrzawka. Chwilę postały buty, bo skania ogólnie Erka jeszcze bardziej przemaka. I tu ktoś ma zalane buty. A tylko chwilę stały. No. Także mamy nadzieję, że wrócimy do tej naszej. Ogólnie żeśmy mieli w ogóle w tej naszej starej RC ochraniacze, ale żeśmy je sprezentowali orzeszką. No, także nie mamy teraz ochraniaczy takich, żeby nam buty nie zalewało. No, taki prysznicek całkiem sympatyczny, czyściutki, nie? Elegancko. Dzień dobry, taka sytuacja. Trzeba szybko żarówkę wymienić. Będziemy jechać, bo mamy załadunek i będziemy z tym jechać do Wiednia. Andrzej tam sobie twarz rysuje, a ja biorę się za wymianę żarówki. No i spsuta. W starej skanie dużo szybciej lampę otworzyć, bo wystarczy cztery śrubki odkręcić i można ją wysunąć. W nowej trzeba otworzyć maskę, trzeba otworzyć boczek, trzeba otworzyć to, na czym się staje. Tutaj tylko cztery śrubki, to najpierw trzeba otworzyć ten schodek, później tą osłonę chłodnicy, później cztery śrubki. Temu tak kradną lampy ze starej skani, bo bardzo łatwo je ukraść, bo tu jest jedna śrubka, tu druga, tam dwie. Nieraz widzieliśmy na parkingu skanie bez lamp. Co ty robisz? Dzień dobry, z tej strony Karol Okrasa, kuchnia Lidla poleca dziś. Czemu Okrasa? No bo w Lidlu Okrasa jest, tak? I Pascal czasami był? Kuchnia Lidla dzisiaj poleca Asian Style Bami Goreng z kurczakiem, papryką i kukurydzą. Odważone na postoju dla mnie specjalnie 350 gram, które ma prawie 600 kalorii. Dzisiaj na bogato, śniadanie, obiad. Później nie wiem co wymyślę, może też polecę z kuchnią Lidla i z Makłowiczem. Zobaczymy. Do celu mamy, proszę Państwa, 204 km jeszcze. No i tyle. Proszę bardzo, dzisiaj w kuchni Lidla mamy makaron Bami Goreng Asian Style. Co ty kurwa robisz? A shadow racing towards the light. I pray to see you one more time. Kurczę, akurat przyjechaliśmy i pada na załadunek. I co tam pani powiedziała? No nie, że tutaj do tego szyndu stop dojechać, zatrzymać się i tam się zamykało. Aha. Jeszcze załadunek na zewnątrz. Brygada przystosowana do warunków pogodowych, atmosferycznych, czyli kaptur na łeb i heja. Nie? Damy radę, co my z cukru jesteśmy tu ktoś. No, niestety skani naszej nie odbierzemy, ponieważ no, nie będziemy przejeżdżać przez bazę.
Ale jak wrócimy na Nimce, to jest szansa, że może gdzieś przepniemy się i naczepę chociaż odzyskamy naszą. Ale to mamy dać znać, jak tylko wylądujemy w Niemczech. Nie teraz, tylko jak wrócimy. Ogólnie teraz ładujemy się jakimiś tutaj skrzynkami, nawet nie wiem, do czego to jest. To są profile do okien. Ramy do okien. To wieziemy do Wiednia. Następnie mamy jechać do... na Węgry? Do czego? Graz? Gyor. Na gy, dobra. Graz to jest w Austrii przecież. No tak. No, do Gyor i tam ładujemy się na Irlandię. I to północną. Jeszcze północną, właśnie, bo teraz żeśmy popatrzyli, że Belfast to jest, kurczę, północna Irlandia. Także... Stolica, no. Fajnie. Załadunek, profile do okien. Andzioł. Słabo. Załadowani. Damian przeżywa, że Ford za szybko wypuszcza nowe modele, bo już w przyszłym roku nasz Ford będzie stary. Już nie będzie ten najnowszy. Co nie zmienia faktu, że żeśmy się załadowali do celu 780 km. Na pacy tylko 2,5 tony. I mamy misję, ponieważ ostatnio kupiłam Free dla nas i kupiłam Free dla Madzi i dla Jarka. No i myślimy tak, no bo nie będziemy się widzieć, ponieważ oni mają gdzie indziej załadunek, ale będą przejeżdżać autostradą, którą będziemy przejeżdżać zaraz my. I już żeśmy się ugadali, że tą kartę im tak obwinę, zrobię taką paczuszkę, skitram gdzieś w miejscu, gdzie tylko oni będą o tym wiedzieć, następnie im to podam, a oni sobie tam za kilka godzin odbiorą to. Myślę, że pomysł dobry, ponieważ no, za kartę trzeba było zapłacić, internet cały czas jest, oni z tego nie korzystają, a wypadałoby, żeby korzystali, żeby się do nas nagrywali, bo my lubimy z nimi rozmawiać, także tak właśnie zrobimy.
Mamy misję, będziemy kombinować, zobaczymy czy się uda. Chwila prawdy. Delikatnie. Zjeżdżamy właśnie na stację, na którą zjedzie Madzia z Jarem. I będziemy wymyślać dla nich. Już mamy pewien pomysł. Zobaczymy czy się uda, ale raczej się uda. Co nie? Bo tu jest jeszcze taki ala plac zabaw. O, gdy udasz się do miejsca fizycznej medytacji. Fizycznej medytacji? Co? Nie, tutaj. Za 300 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Zobacz ile miejsc do schowania, ile kamieni. Po 200 metrach idź do przodu. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Weź może na te, na szwery, bo tam raczej nikt nie stanie. Przecież. Dobra. Tam jest parking, a tu jest takie miejsce tajemnicze. I tam trawia deski trawa. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Pakunek. Teraz trzeba tutaj zejść i wrócić z powrotem. Zostawimy im znaki. W sensie na wskazówkach będą znaki. Tam potem pokaż które. Ale nie wiem dokładnie, które ty chcesz wybrać. Mówiłaś o jednym. Ten znak. Ten znak. A tam jest parking. No i jeszcze nie skończony. Zaraz wyślę im to, ale najpierw pokażę i przeczytam wam. Zobaczcie, zrobiłam im instrukcję obsługi. Najukochańsi podróżnicy, odstawcie wasz rydwan w dogodnym miejscu. Wodopój, miejsce, gdzie odpoczywają gabarytowe rydwany, miejsce dla normalnych rydwanów, bądź w innym możliwym miejscu, gdzie będzie na was bezpiecznie czekał. Wiem, że przebyliście długą, wyczerpującą drogę, więc swoją podróż do skarbu rozpocznijcie od miejsca, gdzie król piechotą chodzi. Zróbcie co trzeba, bo droga będzie długa i wymagająca. Gdy wyjdziecie już ze swojej pierwszej misji, spójrzcie w górę, ujrzycie Warszawę. Podążajcie drogą prowadzącą przez Berlin, Amsterdam, Birmingham, a następnie odkryjecie po lewej stronie wrota prowadzące na niewielką drogę, a następnie wyjdźcie nią w prawą stronę, podążajcie nią. Do pokonania będziecie mieli 4000 lat rozkwitania krajobrazów. Idźcie swoją ścieżką podróży w czasie z niemieckiego Zeitreisweg. To jest bardzo ważne, bo tam był taki znak. Szukajcie kolejno na drodze takich symboli. Przenosimy się 1800 lat wstecz, gdzie kobiety miały połamane grzebienie w ślaczki, a kierowcy samochodów ciężarowych jeździli pojazdami z kamienia. To były trudne czasy, paliwa nie było, a kierowcy musieli sobie jakoś radzić. Podążajcie dalej ścieżką, aż natraficie na ten symbol. Dzięki niemu będziecie wiedzieli, że jesteście na dobrej drodze. Przenosimy się 2100 lat wstecz. Krajobraz kierowców ciężarówek był jeszcze bardziej ubogi. Musieli korzystać z popękanych glinianych naczyń, które gotowali w ogniskach, dlatego pękały. Zupa wylana, kolacji nie będzie, a pauza zmarnowana. Podążajcie dalej ścieżką. Jesteście coraz bliżej celu, aż natraficie na ten symbol.
Ten symbol oznacza, że 2500 lat wstecz temu kierowcom dalej pękały garnki w ognisku, tylko już w innym miejscu. Przez te 400 lat nic się nie nauczyli, jak to kierowcy. Idziemy dalej drogą, aż natrafimy na kolejny symbol. Ten symbol świadczy, że 3000 lat temu kierowcy ciężarówek znali koło i opony, ale nie potrafili ich używać. Cóż, do tej pory zaobserwować można ów zjawiska, patrząc na pocięte opony od jazdy po krawężnikach. Idziemy dalej drogą, aż odnajdziemy kolejny znak. Ten znak świadczy, że 3600 lat temu kierowcy ciężarówek odżywiali się lepiej jak w dzisiejszych czasach. Na talerzu widzimy zróżnicowany posiłek pełny witamin i minerałów, a także bogaty w białko i błonnik. Prawie tak dobre jak Y-food. Idziecie dalej i jesteście coraz bliżej celu. Na swojej drodze napotkacie bramę. Nie martwcie się, brama was zna i przepuści. Jesteście już prawie u celu, szukajcie symbolu C. Ten symbol mówi wam, że jesteście całkiem blisko i oznacza też, że kierowcy ciężarówek 4000 lat temu mieli tak samo ciężko, co i teraz. Po waszej prawej stronie ujrzycie wzgórze prowadzące na nie schody. Udajcie się tam, bo do celu dzieli was już niewiele. Po wejściu na górę ujrzycie różne miejsca rozładunków, załadunków starych wyjadaczy. Waszym celem będą trzy z nich. Skarbu szukajcie w Langhaus, Dermsdorf, Nebra, Grab i jakoś tak... No tutaj widzę, że mi się tak rozdwoiło, no ale będą wiedzieli, o co chodzi. Powodzenia! No, także taka sytuacja. Widzieliście, gdzie to zostało zostawione, także mam nadzieję, że im się uda zdobyć skarb. A ty jak myślisz? Przerąbane będą mieli, jeżeli będzie padać dalej. No ale cóż, my też żeśmy zmokli. Dobra, zmiana. W międzyczasie poszedłem do Burger Kinga, ale nie sugerujcie się, bo będzie sałatkę wziąłem. Czy zamknąłem drzwi? A, butów sobie nie wstawiłem. To dziękuję ci bardzo. Naprawdę bardzo ci dziękuję. Ktoś musi myśleć za nas dwoje. No, czasami tak robię. No, karty zmieniłem, także jedziemy, ciśniemy. Miło było poznać, weź tutaj, pokaż kolegę. Miło było poznać kolegę. Czekaj. Nie trąb. Ludzie, firanki pozasłaniane, a ta trąbić będzie. No to zaraz zapłukaj. Tak. Dobra, już na razie! Na razie! Sytuacja. Chcielibyśmy bardzo wyjechać, ale niestety nie mamy jak. Bo jak widać, wyjazd jest zablokowany, bo jego mości, żeby nie płacić za parking, stanął sobie tam przy krawężniku. I zablokował tym samym wyjazd dla ciężarówek z CDN-u. Słusznego. Poszedł stary pan. Buty se nałóż normalnie. Co? Buty sobie nałóż. Skurczę, nawet wyjechać człowiekowi nie dadzą, no. Gdzie idziesz? I on idzie. Halo! Halo! Ich rufe Polizei. Dieses Auto ist nur weg, aber Fahrer ist keine. Ja, ja, ja. Ich tanke nach der Ruhe. Słyszysz? Zadzwonił. Ja, okej. Okay. Policja ma za niedługo przyjechać i go bez... Policja ma go wziąć. I co, my to będziemy testować, aż policja nie przyjedzie? No. Bo ten kierowca mu zdwek i policja przyjedzie i go tam zabierze. To kurwa, no to przecież mógł cofnąć sobie, a nie całkowicie przejazd zablokował, bo też kurwa mądry następny. Ale co, mówisz, że nie ma szans? Przejechać? Wyjechać na przykład przez osobówki? Chcielibyśmy, nie wiem, może pod prąd kurwa cofnąć i tam pojechać. Tu? No. I wtedy tędy? No. I tam pod osobówkami?
Nie no, tam też jest normalnie dla ciężarowych do tankowania, nie? No ale wyjazd do osobówek jest gdzie? No, tu jest, tam jest wjazd. To by trzeba było pod prąd jechać przed CPR. Dobra, trzymaj. No, przed te auta, co żeśmy stali. No cofnij najpierw, później ci powiem, co jest. Co? On powiedział, że czeka tak długo, jak policja nie przyjedzie. Pojebany. No pojebany. Dawaj, dawaj. Prostuj, prostuj koła. Dawaj, cofę. Andzia, weź na prosto koła, bo żebyś przy tej naczepie. No, prosto koła, bo że przodem, żebyś tą naczepę na ten. Nie, teraz masz skrzywione. Teraz, no. Dobra, jak chcesz, to teraz możesz gonić, bo się odsunęłaś od naczepy. Nie, dawaj, dawaj. Dobra. I dawaj tutaj dookoła objedziemy. Zostaw tylko awaryjki. No, zostawić je? Tak, no bo pod prąd będziemy jechać, nie? Żebym tamtędy przejechały, no to my też tam przejeżdżamy. No i tu masz wyjazd, nie? Pod dystrybutorami. W ogóle mówię, się nie chodzi z zaciągnięty chyba. Tam dalej się bawię. Dobrze jak z dziećmi. Zrobiłby to samo, to nie. Już masz wyłączyć awaryjki. Gdzie mam jechać? W lewo. Prawo? Prawo wolno. No i dobra, my żeśmy wyjechali, a Chorwat dalej blokuje wyjazd z autochowa. Dobra, ogólnie dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy. Idziemy szukać naszego skarbu. Przejmujemy YouTube Andzi i Damiana. Kochanie, musisz wyciągnąć wskazówki. W ogóle to tam gdzieś znajduje się kibel. I będziemy go... Będziemy coś tam przy nim robić. Pokaż. Mamy mapę skarbów w ogóle, ale to nie było widać chyba. Nie jesteśmy... Zostawionych przez pradawnych. Nie jesteśmy zbytnio wytrawnymi filmowcami. Także wybaczcie. Kochanie, udało mi się znaleźć skarb. Znaleźliśmy coś. Mamy podążać drogą Birmingham. Oczywiście nie wzięliśmy sobie maseczek. Amsterdam, tak? Tak. Hamburg był? Nie. Berlin? Jest, wszystko. Warszawa.
Ale nie, myśmy mieli zacząć od Warszawy. Czyli idziemy z stronę Warszawa-Berlin. Czyli idziemy tam. Nie idziemy w tamtą. Tylko musimy iść tu. Po lewej stronie wrota prowadząca do Burgu. Dobrze, czyli tu jest ścieżka. Przyszliśmy stamtąd w ogóle. I idą dwa głupki. Dobra, mamy ścieżkę i co? No. Ej, bo tu jest jakiś plac zabaw. Odkrycie po lewej stronie. No. Wrota prowadzące na niewielką drogę. A miałeś poświecić latarką. Było cajtre. Ścieżka w czasie. Tak, czyli prosto. Dobra, idziemy, ciśniemy. Andzia, zrobiliście nam z Damianem wyprawę życia. Frytkami popachnie. Co? Frytkami. Juhu! Mamy pierwszy znak. Ej, poświeć. Jest, jest. Dobra, idziemy dalej. Jest pierwszy znak. Kurde, ciemno. Ale może znajdziemy skarb. Zrobili nam spacerek jeszcze. No, ale to było pewne, jak oni latają po 17. Tak, a my zaraz będziemy... Będziemy zaraz sapać. No ja już czuję, że zaczynam powoli. Ja też, bo idziesz za szybko. W ogóle i tak nic nie widać. Tu jest parking. A tam jest stacja benzynowa. No i idziemy, ciśniemy. Jest drugi znak. Jest, co tam pisze? Mamy. Mamy, wszystko jest. Tu w ogóle powinna być jeszcze chyba jakaś tabliczka. Opisane. Której nie ma. Okej, okay, zbliżamy się do trzeciej podpowiedzi. Jest, zgadza się. Pyk. Jedziemy dalej z koksem. W ogóle trochę się trzeba sprężać. Oni nam zafundowali wycieczkę. Piękne. Następny. Piękne. Wszystko się zgadza. Idziemy dalej. Jarek czyta po drodze, więc możesz przeczytać jedno. Dobra, okej. Okay. Nie czyta, wstydzi się. W ogóle doszliśmy już tu. Tu jest taka ścieżka, ale nie widać, no bo ciemno. Tam gdzieś Ritek stoi. Idziemy. Kolejny piękny dowód na to, że dobrze idziemy. Ja chyba widzę wrota. Wrota bram. Czekaj, ja też sobie przejdę. Auć. Witala. Idziemy dalej. Co tu jest? Siano. Nie widać. Znaleźliśmy. Znaczy się nie skarb jeszcze. Mamy C. Zgadza się, zgadza się. I mamy schody. I mamy schody, których nie widać. Kiepsko. No, ale idziemy. Jak z horroru jakiegoś. Tu teraz taka muzyczka.
dalej. Zobaczymy, jak się ogólnie to nie wiemy, czy się mamy już poddawać i dzwonić do Andzi i Damiana, ale jeszcze szukamy. Jarek chodzi po krzakach. Tutaj wydeptana ścieżka? Hurra! Znalezione! Jest! Miała pomysł. Ale przesyłka! Wygląda jak koka. Koka! Postawiona taśmą. Jest zapakowane, nic nie smoknie. To jest zarąbista zabawa. Z nimi człowiek się nie nudzi. Najukochańsi podróżnicy, doceniamy wasz ogromny trud w odnalezieniu skarbu. Dlatego oprócz niego przyjmijcie proszę od nas kulka, chciałbym przeczytać. Kilka skromnych darów, by wam droga powrotna do waszego rydwanu miłą była. Kochamy was i tęsknimy, Angelika i Damian. Oj, my też was kochamy i dziękujemy wam bardzo, no, w ogóle za wszystko. Bardzo. Także, dobra, otwieramy. Tylko chwilę sobie dychniemy, bo żeście nas wymęczyli. Ogólnie to się nie spodziewaliśmy. Także dziękujemy ślicznie, bardzo. Na pewno jeszcze bardziej przytyjemy od tych cuksów, ale Y-Food oczywiście super, dziękujemy. I też za wami tęsknimy i was kochamy. Dziękujemy za to, że zrobiliście nam taką podróż.